Po prawej stronie pomnika widzimy odnowioną e, dawną oranżerię, w której znajduje się e, Zamek Cieszyn, e, organizacja, e, która ma promować design Śląska i siedziba kilku innowacyjnych firm. Za pomnikiem znajduje się e, dawny Zamek Myśliwski e, Habsburgów i wielkie zabytki Cieszyna, czyli Rotunda Świętego Mikołaja z XI wieku i Wieża Piastowska że się tutaj wybieramy. Wielu z was pisało nam o, o tym, że musimy wziąć ze sobą dwie dychy, ale nie wiem dlaczego, bo wejście tutaj było za darmo i nie ma tutaj żadnych biletów. A tak serio, dwie dychy na wzgórze zamkowe trzeba wziąć dlatego, że znajdujący się na nich rysunek to właśnie rotunda Świętego Mikołaja. Oprócz niej jest tu też 14-wieczna wieża piastowska i browar, który ma prawie 200 lat. Się urodził przed stu laty w moim grodzie. Ulariszów dla mej lubej, rwałbym kwiaty w ich ogrodzie. Moja żona byłaby starszą córką szewca Kamińskiego, co wcześniej w Lwowie mieszkał, kochałbym ją i pieścił, chyba lat 200. Kalibyśmy na Saksenbergu w kamienicy żyda Najpiękniejszą z wszystkich cieszyńską perłą byłaby ona. Prochaski bym robił po 12 godzin i siedem złotych brał za to. Miałbym śliczną żonę i już trzecie dziecie W zdrowiu żył trzydzieści lat na tym świecie I całe długie życie Przede mną całe piękne dwudzieste stulecie Bym się urodził przed stu laty i z tobą spotkał. W ogrodzie u lariszu rwałbym kwiaty dla ciebie słodka. Tramwaj by jeździł pod górę za rzekę, słońce wznosiło szlabanu powiekę, a z okien snułby się zapach świątecznych potraw. Wiatr wieczorami niósłby po mieście Pieśni grane w dawnych wiekach Byłoby lato 1910 Za domem by szumiała rzeka Widzę tam wszystkich nas idących brzegiem Mnieżone dzieci pod cieszyńskim niebem Może i dobrze, że człowiek nie wie Co go czeka Dzień dobry Państwu jeszcze raz. Bardzo się cieszę, że możemy się spotkać, bo spotkania są bardzo ważne, a czasy nie najlepsze, więc spotykamy się wirtualnie. Szanowni Państwo, chciałem Państwu dzisiaj przybliżyć temat pieniędzy w mieście. A dlaczego ja? Ponieważ trochę się tymi pieniędzmi zajmowałem w 2014-2018. By od 2014 do 2018 byłem przewodniczącym Komisji Finansów Rady Miejskiej w Cieszynie. E, oprócz tego byłem członkiem związku miast Polskich Komisji Finansów i Budżetu e, i wydawało mi się, że wydawało mi się, że e, rozgryzłem, wydaje mi się, że rozgryzłem e, wiele tajników e, finansowania przepływu pieniędzy w samorządzie terytorialnym w Polsce. Z racji tego, że mamy bardzo światowe towarzystwo, nie będę opowiadał o szczegółach, bo te szczegóły nie są takie ważne. Ważne są, myślę sobie, ogólne mechanizmy, które funkcjonują w mieście. Dlaczego chcielibyśmy powiedzieć o Cieszynie? Bo Cieszyń jest Wyjątkowym miastem. Każdy może powiedzieć, że jego miasto jest wyjątkowe, ale ja Państwu udowodnię, że Cieszyn jest jednak bardziej wyjątkowym miastem niż każde miasto w Polsce. Po pierwsze, w Cieszynie jest taka, takie powiedzenie, że Cieszyn jest tak dużym miastem, że nie mieści się w jednym kraju, tak, ponieważ jedna część Cieszyna jest w Polsce, a druga czeski Cieszyn znajduje się w Czechach, czyli w innym kraju. Dzieli nas rzeka Olza i mamy w sumie dwa mosty drogowe plus jedną kładkę, i to jest połączenie z drugą częścią miasta. Chciałbym Państwu wytłumaczyć mechanizmy. Coś, co takiego dzieje się w mieście, że jedno miasto jest bardzo ładne, a drugie miasto trochę mniej, a jedno miasto jest otwarte na turystów, drugie miasto jest trochę mniej otwarte na turystów. Po pierwsze, gdy w bo ogólnie trzeba zaznaczyć jedną rzecz, że w miastach rządzi samorząd terytorialny. Polska jest tak podzielona, że jest samorząd, że jest administracja państwowa czyli tutaj mamy prezydent, premier, ministrowie, Sejm, Senat i administracja rządowa. Do wojewody, a później zaczyna się administracja samorządowa, na której, gdzie mamy trzy poziomy tej administracji, czyli gmina, najmniejsza jednostka, e, później jest powiat, który zrzesza kilka gmin, a później jest województwo, 16 województw jest w Polsce, które zrzeszają powiaty. I te wszystkie szczeble samorządowe w Polsce są wybieralne. To znaczy co 5 lat w tej chwili, bo było dotychczas 104, co 5 lat odbywają się wybory, gdzie się wybiera. Burmistrza, burmistrza, wójta prezydenta. Nie wybiera się starosty, który jest szefem powiatu, bo starostę wybiera Rada Powiatu i wybiera się, wybiera się samorząd, Radę Powiatu i wybiera się Radę Województwa, czyli sejmik województwa, na czele którego stoi marszałek, który także jest wybieralny przez sejmik tego województwa, tak jak starosta. Bardzo ważne jest, że duże miasta, takie jak Warszawa, Poznań, Kraków, Katowice, to są miasta, które jakby były na prawach powiatu, czyli mają dużo wyższe uprawnienia niż mniejsze miasta. Ale to są oczywiście takie, takie kuchenne szczegóły. Najważniejsze pytanie, które zadaliśmy dzisiaj podczas prezentacji: kto płaci za ładne miasto? Po pierwsze, żeby to zrozumieć, Zaczęliśmy od pokazania Państwu specyfiki Cieszyna na tym filmiku czyli tego, że jest to miasto przygraniczne, podzielone granicą i przede wszystkim w 2007 roku weszliśmy do układu Schengen, która, to, który ten układ znosi całkowicie kontrolę graniczną. I przez 13 lat do 2020 roku mieliśmy brak kontroli granicznej, a przed 2007 roku. Od 20 1920 roku mieliśmy granicę pomiędzy Czechosłowacją ówczesną a Polską. I to było wielkim, bym powiedział kolokwialnie, bólem dla tego miasta, ponieważ miasto ma około 1000 lat istnienia. 1000 lat istnienia, a 100 lat, prawie 100 lat było podzielone granicą. I jeżeli przez 900 lat miasto funkcjonuje jako jeden organizm, to później jest tak, że w zależności od tego jak pomiędzy sobą żyją dwa państwa, a pamiętajmy, że w czasach żelaznej kurtyny, czasach po II wojnie światowej nie żyły za sobą zbyt dobrze, dzieliły nas granice, gdzie trzeba było bardzo gęsto się tłumaczyć z tego po co się idzie na drugą stronę, jeżeli to w ogóle było możliwe. Więc rodziny zostały rozbite, majątki zostały podzielone. Ktoś miał pole, i żeby przejść na tą drugą stronę granicy, musiał się meldować u żołnierza, żeby go puścił, żeby mógł to pole obrabiać, bo Cieszyń jest dużą gminą i w ogóle Śląsk Cieszyński jest bardzo specyficzny, więc było to bardzo, ale to bardzo skomplikowane. Widząc ten Pokazując Państwu ten filmik, chciałbym też, żeby Państwo zauważyli, że pojawiły się tam w pewnym momencie tego filmiku takie tablice. Tęsknię za Tobą Czechu, ja za tobą Polaku też, i tam były nawet oświadczyny, Agnieszki w stosunku do Agnieszki, żeby wyszła za mąż za Polaka, i sytuacja jest taka, że bardzo sobie jako cieszyniacy uświadomiliśmy, jak Fajnie się nam teraz żyje bez tej granicy. Ale to, że nam się tak fajnie żyje bez tej granicy, to jeszcze y, musimy zlikwidować granicę, którą mamy w głowach. Bo próbujemy na przykład w tej chwili zrobić olbrzymi projekt turystyczny, który się nazywa Tramwaj Cieszyński. Bo Państwo na pewno o tym nie wiedzą, ale w Cieszynie. Cieszyn był miastem, który był jakby. Y, Księstwo Cieszyńskie było prywatną własnością cesarzy Habsburgskich, Habsburgów. I ci cesarze, co było cesarstwo austro-węgierskie, przyjeżdżali tutaj i czuli się jak u siebie, jak w domu. I to miasto się pięknie rozwijało, i w 1911 roku, przed I wojną światową, to miasto jako jedno z pierwszych po Wiedniu, Krakowie, miało Tramwaj elektryczny, który łączył całe miasto. I wyobraźcie sobie, że ten tramwaj elektryczny, nowiutki tramwaj elektryczny, nie funkcjonował więcej niż 11, 11 lat. Ponieważ co się wydarzyło? Okazało się, że po II wojnie światowej powstały jak Feniks z popiołów kraje. Po rozpadzie Austro Węgier. Powstała Czechosłowacja i powstała Polska. I ta Czechosłowacja i Polska miała rozbieżne interesy w Cieszynie. Jedni chcieli mieć dworzec kolejowy i dostęp do kopalni, drudzy chcieli mieć zabytkową starówkę, ich było więcej, czyli Polaków, i wybuchł konflikt wybuchła wojna pomiędzy Polską i Czechosłowacją i zakończyło się to tak, że podzielono miasto na pół. I to jest wielka trauma dla tego miasta. I teraz w 2007 roku, jak zniesiono w końcu granicę, po tym okresie od 2020 roku, kiedy zakończyła się ta wojna, wojna polsko-czeska, znowu poczuliśmy się, jakbyśmy byli w jednym mieście. I to miasto nam zamknięto, bo przyszła pandemia. Znowu powstały granice, kontrole graniczne, nie wolno było przechodzić. Myśmy w tym, w tym czasie nagrywaliśmy ten. Filmik dla studentów, bo nie można było przecież przywieźć studentów do Cieszyna, więc zrobiliśmy taką wycieczkę i tam właśnie pojawiały się te tablice informacyjne o tym, że tęsknimy za sobą, bo tak naprawdę żyjemy w czasach bardzo, bardzo złych i chcielibyśmy wrócić do normalności. I teraz wracając do tego, jakie kto płaci za ładne miasto. Spróbuję. Wyświetlić następny slajd. Już sekundę. O, może tak. Drodzy Państwo, tu widzimy taki przykład. Przed Państwem jest przykład kamienicy, który, który oczywiście można zrewitalizować samemu. I tu widzimy mieszkańców tej kamienicy, którzy. Skopali ten, te grządki, ten, ten, ten debtak z tyłu, zakładają ogródek i tak można rewa, rewitalizować. No, ale nie da się całego miasta tak zrewitalizować, powiedzmy sobie szczerze. E, czym jest rewitalizacja? To jest w ogóle słowo klucz współczesnych czasów we współczesnej Polsce. E, Polska wyszła z czasów komuny w 1989 roku bardzo, bardzo biedna, e, zaniedbana. Szara, niedofinansowana. Przez ostatnie 30 lat zrobiliśmy gigantyczny yy, postęp. Yy, i uważa, w ogóle, staliśmy się nie kra z kraju rozwijającego się, staliśmy się jednym z 30 krajów rozwiniętych. To jest bardzo, bardzo ważne, bo jesteśmy już na tyle bogaci, że przegoniliśmy takie kraje, na przykład jak Portugalia. Przegoniliśmy kraje, które były w Starej Unii. Europejskiej, tej bogatej. My już je przegoniliśmy. Najszybciej się rozwijamy pośród, pośród y, wszystkich krajów Unii Europejskiej. Największe wzrosty mamy PKB. Najszybciej się rozwijamy spośród krajów byłego bloku wschodniego, które weszły do Unii Europejskiej, i to jest nasz wielki sukces. On jest oczywiście okupiony wielkim wysiłkiem Polaków i terapią szokową, która y, odcisnęła piętno na nas wszystkich, ale. Udało się i uważam, że dalej będziemy się świetnie rozwijać. Rewitalizacja, pamiętajmy, to nie jest tylko wyremontowanie, pomalowanie i odkurzenie kamienicy, czy wybrukowanie na nowo chodnika, czy drogi. Nie, to tak nie działa. To przede wszystkim ma być spójne. Jest taka definicja, czym jest miasto. Miasto to jest przestrzeń między budynkami i relacje między ludźmi. To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne, bo to nie budynki tworzą miasto, a ludzie. Tutaj widzę pytanie, czym się różni marszałek od wojewody. Bardzo szybciutko tłumaczę. Marszałek to jest osoba, która zarządza samorządem terytorialnym w województwie, a wojewoda jest to reprezentant rządu. I oni razem ze sobą współpracują, bo to wszystko, co wymyśli wójt, burmistrz. Prezydent miasta, starosta, czy właśnie marszałek, który rządzi województwem, kontroluje wojewoda i sprawdza, czy to prawo lokalne, które jest uchwalane w tych gminach, powiatach i województwach, jest zgodne z prawem Polski, czyli z ustawami. Jeżeli to nie jest zgodne, to ma na to 30 dni wysyła z powrotem do samorządu terytorialnego i każe poprawić. Bo coś, co na dole jest wymyślane, nie może być niespójne z tym, co jest u góry. Zasada jest taka, od góry w dół idzie. Jeżeli, prawo, jeżeli ustawa jest, to do tej ustawy mają się dostosować wszystkie uchwały rad samorządu terytorialnego, gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich. Przechodzimy dalej. Rewitalizacja klucz. Ale najważniejsze to jest to, że rewitalizacja ma przede wszystkim oprócz budynków rewitalizować, naprawiać, odnawiać relacje między ludźmi. Skąd się biorą pieniądze? Moja żona poprosiła, żebym Państwu wytłumaczył, o co chodzi z podatkiem od psa. No więc za chwilę do tego dojdziemy. Ogólnie pieniądze się biorą z trzech takich głównych źródeł. Po pierwsze, dochody własne. I tutaj będziemy mieli te rzeczy, które są przypisane po stronie samorządu terytorialnego, czyli gminy. Gmina będzie brała podatki, właśnie podatek targowy, podatek od psa, podatek od samorządu, subwencja ogólna, czyli ogólnie. Gmina ma zadanie prowadzić szkoły. I na to zadanie dostaje subwencję. Państwo wysyła jakąś pulę pieniędzy w przeliczeniu na jednego ucznia w danej gminie. Gmina ma się samorządzić tymi pieniędzmi, żeby starczało. Powiem Państwu, nie starcza. Dotacje celowe z budżetu państwa. Jeżeli gmina dostanie jakieś zadanie konkretne, nie wiem, wybudowanie mostu na rzece, który łączy dwa miasta, to to jest dotacja celowa. I tą dotację można wydać tylko na, ten, na budowę tego mostu. Staram się Państwu troszeczkę upraszczać, ale myślę, że to nam wszystkim pomoże, żeby szybko zrozumieć, skąd się właśnie biorą te pieniądze. Pamiętajmy o takiej, to jest bardzo ważny slajd dla nas wszystkich, bo tutaj, jest pokazane, tutaj są pokazane proporcje. Ten pomarańczowy kawałek tego bochenka chleba, czy tego tortu z pieniędzmi, to są przede wszystkim podatki, dochody własne gminy, podatki od nieruchomości. Od spadków i darowisk i między innymi też od psa. Bo y, zasada jest taka: mieszkańcami gminy są ludzie, którzy mieszkają, są zameldowani na terytorium danej gminy. To są mieszkańcy gminy. Jeżeli ten człowiek ma psa, to ten pies też jest mieszkańcem tej gminy. A żeby była zasada, że każdy pan płaci podatek od domu, to pie, pan też płaci podatek od psa. Bo pies. Jest kosztem dla gminy. Gmina musi się opiekować na przykład porzuconymi psami. Gmina musi prowadzić schronisko dla psa. Więc gmina, gmina musi kontrolować, czy wszystkie psy są zaszczepione w gminie. I teraz tak, jak ktoś idzie z psem na spacer, to strażnik miejski lub policjant może go skontrolować i spytać się, czy pies jest zaszczepiony i czy pan zapłacił podatek od psa. I wtedy ten podatek od psa mniej więcej tak wygląda, że płaci się raz w roku 150 zł, tak było w Cieszynie i ma się taki numerek z rocznikiem. Jak ten numerek na obroży psa widnieje, to widać, że pies pan właściciel odprowadził podatek od psa. Myśmy zrobili jeszcze coś takiego jako radni, że ci, którzy zaczipują psa, to jest takie dość ostatnio modne pojęcie chipowanie, więc ci, którzy zaczypują psa, czyli wprowadzą mu pod skórę mały sygnalizator, który określa, definiuje, kto był właścicielem tego psa, nie musi płacić podatku. Dlaczego? Ponieważ jeżeli ten pies ucieknie i go złapie chycel, czyli osoba, która łapie psy, i trafi ten pies do schroniska. To ten, pies, to ten pies błyskawicznie znajduje właściciela i nie stanowi koszt gminy. Gmina go nie musi utrzymywać, tylko szuka właściciela i oddaje psa właścicielowi. Więc myśmy stwierdzili jako radni, że ci, którzy za te psy, to wtedy będą nie płacić podatków. I udało się. Mamy mniej psów w schroniskach. Ci, którzy płacą i nie czipują, to, 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 to płacą. Co jest jeszcze bardzo ważne? Za całość. Yy, Całość ta, tych dochodów gminy, czyli ten wielki bochen chleba, to jest jakby odzwierciedlenie bogactwa gminy. Bo jeżeli gmina jest bogata, na przykład ma na swoim terytorium fabrykę, kopalnię, rzekę, port, to ma dużo pieniędzy, ponieważ od kopalni płaci się podatek też od chodników, które są pod ziemią. I kopalnia płaci olbrzymie podatki. I te gminy, które mają kopalnie, są bardzo, 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 bardzo bardzo bogate. I mają dużo pieniędzy. I mają najczęściej nadwyżkę finansową, i mają bardzo, bardzo dużo pieniędzy. Teraz to niebieskie, które widzimy, to jest taka jakaś jedna, jedna trzecia, nie, no nie, to będzie jedna piąta. To jest subwencja ogólna, o której mówiłem, czyli to są tak zwane pieniądze znaczone, one przychodzą na szkoły. Tak naprawdę gmina. Musi jeszcze do nich dołożyć, żeby to wszystko funkcjonowało. Teraz to małe czerwone, to jest ta dotacja celowa, czyli jak się zdarza wybudowanie mostu, postawienie czegoś, jakieś zadanie własne, choćby postawienie, nie wiem, strażników na granicy, na moście. Przy wydanie pieniędzy na szczepienia, to są tak zwane dotacje celowe. To są wszystko pieniądze, które są wysyłane do gminy. Gmina się z nich musi rozliczyć. Ale ta jedna czwarta, zielona, którą Państwo widzicie, to jest, są środki z Unii Europejskiej. Bo w 2004 roku Polska weszła do Unii Europejskiej i jest naj, krajem, który najwięcej korzyści czerpie. Z polityki spójności, polityki Unii Europejskiej. Ja Państwu później będę mówił o tych pieniądzach, które idą z Unii Europejskiej, ale dlaczego bierze najwięcej? Bo po pierwsze, jest największym krajem z tych krajów, które weszły do Unii i były najbiedniejsze. Po drugie, ma najwięcej mieszkańców, a mniej więcej liczy się na głowę. Po trzecie, ma najwięcej terytoriów zdegradowanych. Czy to poprzemysłowych, czy to PGR-ów, rolniczych i tak dalej, i tak dalej. Więc y, jesteśmy dobrzy w tym, żeby pozyskiwać pieniądze, ale najważniejsze, potrafimy świetnie wydawać, bo Polska się zmienia bardzo, ale to bardzo bym powiedział w oczach, pokażę to Państwu w, na, w następnych slajdach, jak wydajemy pieniądze europejskie. Y, ale wydatki. Bardzo ważne są wydatki. Ogólnie wydatki bieżące. Czyli pensje dla urzędników, pensje dla nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń itd. itd. Wydatki majątkowe. To jest bardzo ważna część, bo o tej części tak naprawdę dzisiaj mówimy. Mówimy o pięknym mieście, czyli o inwestycjach, infrastrukturę w majątek gminy. Gmina buduje chodniki, drogi itd. Taka ciekawostka: największym problemem każdego radnego jest wyremontowanie chodnika ulicy przed jego domem. Więc ogólnie warto mieć radnego w okolicy, bo wtedy też się na tym skorzysta. To jest oczywiście bardzo, bardzo, bardzo upraszczane i pauperyzowane, ale mniej więcej globalnie można tak powiedzieć, że ważne jest, żeby łatać dziury. Przed swoim domem, przed na chodniku, okolicy, i tak dalej, bo to jest widoczny, widoczne oddziaływanie. Ważne jest, żeby chodnik był posprzątany, ważne jest, żeby latarnia świeciła. Na przykład, pierwszą rzeczą, jaką próbowaliśmy zrobić, wchodząc jako największe ugrupowanie w samorządzie w Cieszynie, to jakby zrewidować albo zorientować się, na, z jakiego klucza są remontowane drogi w Cieszynie. I zajęło nam to dość sporo czasu, bo często bywało tak, że tam są najładniejsze drogi, gdzie byli na przykład radni, którzy już kilka kadencji działali w Radzie Miejskiej, albo dyrektor jakiegoś e, zakładu miejskiego, albo pan, który w samorządzie terytorialnym wyższego szczebla e, był jakimś radnym albo ważnym urzędnikiem. To, 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 tak to było. No. Po prostu Koszula bliższa ciału, zawsze można było bardziej naciskać na swojego radnego, bo to jest też ważne. Radny reprezentuje mieszkańców ze swojego okręgu. Wybierając radnego, de facto znajdujemy kogoś, do kogo, do, kogo, do, kogo, do kogo możemy chodzić z pretensjami. Oto właśnie, że z dziura w chodniku albo latarnia nie świeci. Ale to jest bardzo, bardzo mocno uogólniane. Radny ma przede wszystkim dbać o całe miasto. Radny ma myśleć długofalowo, nie tylko od wyborów do wyborów. I to właśnie staraliśmy się zrobić. I to małe czerwony, ten mały czerwony trójkąt, który widzicie, to są tak zwane wydatki niewygasające. To jest bardzo ciekawe, bo zawsze na koniec roku trzeba uchwalić specjalną część budżetu, która zajmuje się wydatkami niewygasającymi. Chodzi o to, że jak buduje się ten dany most. To nie da się go wybudować w ciągu jednego roku. Trzeba go budować kilka lat. I trzeba tak: przygotować grunt, wykupić tereny, zaplanować most, znaleźć architekta, zrobić konkurs, znaleźć firmę. Ta firma musi przyjechać, musi wybudować, musimy ją rozliczyć, musimy sprawdzić gwarancję, ten most i później nas mieszkańcy. Narzekają na nas, że ten most jest takiego, a nie innego koloru, że jest za wąski, ma za mały tonarz, albo po prostu nie w tym miejscu, w którym mam być. No więc tak to, tak to mniej więcej bywa. Deficyt. To jest magiczne słowo w całym budżecie. Bo najprościej mówiąc, jak mamy przychody i mamy wydatki, to powinniśmy, zasada powinna być taka: jak w domu ile zarobimy, tyle wydajemy jak nam coś zostanie, to z nadwyżka. Ale większość samorządów w Polsce ma deficyt, czyli obniżkę. Mówiąc kolokwialnie, ma, wydaje więcej niż zarabia. I teraz tak, druga ważna rzecz jest, że samorząd na koniec roku, dług samorządu nie może być większy niż 60% budżetu. To są bardzo ważne dwa wskaźniki. Bo i deficyt jest ważny, bo deficyt tak naprawdę nam mówi, o tym, ile spłacamy kredytów. Jak mamy tych kredytów za dużo, może ich być nawet 40% zadłużenia, ale mogą być wysoko oprocentowane, i wtedy ten deficyt jest duży. Możemy mieć 59% zadłużenia, ale mamy dobre kredyty i spłacamy małe odsetki, to ten deficyt jest malutki. Po my, po stronie wydatków, nie pokazujemy wydatków i długów, ale pokazujemy odsetki od kredytów. A w innym miejscu mamy właśnie te długi i, i te właśnie wierzytelności, które nam ciążą z tyłu. Państwo polskie, jak i w budżecie centralnym, tak i w budżecie samorządowym, zaplanowało właśnie taką barierę 60%. Jeżeli tą barierę przekroczymy, oj, to się dzieją bardzo złe rzeczy, zarówno na szczeblu rządowym, jak też na szczeblu samorządowym. Jeżeli przekroczymy zadłużenie powyżej 60%, to wojewoda, który jest ramieniem rządu, może wysłać do, tego, do tej gminy swojego przedstawiciela, który zaczyna zastępować burmistrza, wójta lub prezydenta i, ma w, i wprowadza program naprawczy, który najczęściej się charakteryzuje tym, że obcina się pensje, zwalnia się urzędników. Likwiduje się wydatki, likwiduje się inwestycje. Więc to jest bardzo, bardzo ważne, żeby ten deficyt nie był za duży i żeby zadłużenie nie było za duże. Bo to wtedy na tym wszyscy tracą. Więc nie można nagle zadłużyć się i zrobić ładnego miasta. To tak nie działa. Musimy poszukać tych pieniędzy w innym miejscu. O, może fundusze europejskie. Fundusze europejskie, czyli inaczej możemy sobie zadać pytanie, czy pieniądze spadają z nieba. Ha. Huh. To jest trudne pytanie, ponieważ tak. Po pierwsze, każdy kraj dostaje jakąś zaplanowaną ilość pieniędzy. Ale żeby ją wydać, to Unia Europejska po pierwsze te pieniądze podzieliła we wszystkich kategoriach. W ogóle skąd Unia Europejska ma pieniądze? Każdy kraj daje 1% swojego budżetu i z tego 1% z tych 27% Krajów po jednym procencie ma się budżet Unii Europejskiej, to jest około biliarda euro. I te pieniądze są rozdzielane według zasady. Kto ma mało, ten dostanie więcej, a kto ma dużo, ten dostanie mniej. I, tak, i teraz są tak zwane płatnicy netto, czyli ten, który ma, jest bogaty, płaci do Unii Europejskiej pieniądze do budżetu Unii Europejskiej, wyjmuje mniej niż płaca. To jest płatnik netto. A ten, który jest biedny i jest duża dysproporcja pomiędzy miastem, krajem tego bogatego a tego biednego, to wtedy ma nastąpić przepływ pieniędzy, żeby ta dysproporcja malała, żeby te, kraje były na, te miasta były na podobnym poziomie. Stąd też właśnie działania Unii Europejskiej. Więc Unia Europejska stworzyła takie programy. Fundusz Rozwoju Regionalnego, który nas bardzo interesuje, bo z niego najbardziej korzystają właśnie miasta przygraniczne. Fundusz społeczny, czyli na podniesienie inwestycje w ludzi. Fundusz spójności, czyli na rzeczy, które są pomiędzy krajami, które powodują, że możemy budować na przykład autostrady od Helsinek aż do Dubrownik. Fundusz Rolny na rzecz obszarów wiejskich, czyli to jest olbrzymie osiągnięcie Unii Europejskiej odróżnieniu od innych modeli rolnictwa w Unii Europejskiej rolnictwem zajmuje się bezpośrednio Unia Europejska i dopłaca rolnikom do produkcji rolnej. To nie jest zrobione na tej zasadzie ile wyprodukujesz, ile sprzedasz, tyle zarobisz. Dostajesz pieniądze, żeby produkować zdrowo, Ekologicznie w odpowiedzialny sposób, żeby zachować przyrodę i żebyśmy mieli jedzenie zdrowe w Unii Europejskiej. A fundusz morski i rybacki to jest tak naprawdę to samo. I co jest też bardzo ważne. Toczy się dużo dyskusji na temat zaplanowanego rybołówstwa, bo się okazało, i okazywało, że różne kraje miały różne limity połowów i wyławiało się więcej ryb, niż one potrafiły się odrodzić. I wyobraźcie sobie, że Unia Europejska Płaci rybakom, żeby nie łowili ryb. To jest fenomenalne po to, żeby te ryby odżyły, odrodziły się i można było je łowić w przyszłości. To są bardzo, bardzo ważne i zaplanowane działania, które są bardzo, ale to bardzo ważne dla całej Unii Europejskiej, dla środowiska i dla nas jako ludzi, jako odbiorców na samym dole w tych gminach, w tych powiatach, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Tak jak mówiłem, Unia Europejska wydała w, finans, w obszarze finansowania 2014-2020 jeszcze trwającym, bo zawsze dwa lata po tym zakończeniu jeszcze są rozliczenia i można kończyć inwestycje, prawie biliard euro. W okresie 2021-2027 wyda ponad biliard euro i oprócz tego Unia Europejska po raz pierwszy w historii weźmie pożyczkę. Wyemituje obligacje unijne, które będą gwarantowane przez wszystkie państwa Unii Europejskiej, a następnie tę pożyczkę rozdzieli dodatkowo po wszystkie kraje, w zależności od bogactwa, czyli znowu Polska dostanie dużo. I to mają być pieniądze na podniesienie się po pandemii. Bo wszyscy na całym świecie bardzo ciężko przeżyliśmy pandemię. Umarło kilka milion osób, bardzo dużo ludzi, straciło pracę i zarobki i to będą pieniądze po to żeby inwestować. W każdym z tych krajów w każdym z tych krajów jest ciężko. Francuzi, Włosi, Belgowie, Czesi, Polacy różnie przeżywali kryzys. Pierwszy raz, powiem państwu szczerze, pierwszy raz mam wrażenie, że człowiek jest ważniejszy od pieniędzy. Po pierwszy raz to też jest ważne, bo skończyło się, skończyła się pewna moda na neoliberalizm, który mówił, że rób ta, co chce ta, kto lepszy, ten, ten potrafi wytrzymać, kto bogatszy, temu więcej wolno, i tak dalej, i tak dalej. Zaczęliśmy w Unii Europejskiej być bardzo odpowiedzialną organizacją. Pieniądze nie mogą być ważniejsze od ludzi. Nie wolno wpisywać, w cel firmy, to jest bardzo ważne w Unii Europejskiej, nie wolno wpisywać w cel firmy tylko zysk. To jest niemoralne. Firmy mają tak funkcjonować, żeby pozytywnie oddziaływać na środowisko bliższe i dalsze, pozytywnie na swoje otoczenie. Firmy, które wpisują w swój cel tylko zysk, są źle postrzegane przez Unię Europejską. Takie firmy na przykład nie dostają pomocy z Unii Europejskiej. Na Uniwersytecie Śląskim weszliśmy w program HR Excellence, czyli że będziemy tacy super fajni dla naszego, naszej e, naszych pracowników. I w związku z tym musimy wprowadzić bardzo dużo różnego rodzaju działań, które mają ułatwić życie pracownikom. Antydyskryminacyjne, antybobingowy i tak dalej tak dalej. I to się dzieje. I to właśnie Unia Europejska powiedziała tak: możecie, nie musicie. Ale jak Wejdziecie w ten HR Excellence, to będziecie mieli dodatkowe punkty, żeby zdobywać pieniądze z Unii Europejskiej. Więc wszyscy chcą mieć dodatkowe punkty, żeby zdobywać pieniądze z Unii Europejskiej. Euroregiony, tak jak mówiłem, są dedykowane pieniądze właśnie dla miejsc, które są na gra nad granicą. Są nawet dedykowane y, miejsc na przykład y, Euroregion Karpaty, który obejmuje raz, dwa, trzy, cztery, pięć krajów. I każdy z tych krajów może zwracać się do Unii Europejskiej o pieniądze, byleby udowodnił, że będzie lustrzane działanie. Ja Państwu za chwilę pokażę takie bardzo pozytywne działania dzięki pieniądzom z Euroregionu, które powodują, że żyje nam się w tym podzielonym mieście lepiej. Lepiej się nam żyje, Ponieważ jak przychodzą pieniądze, to nie tylko dla Czechów, nie tylko, albo nie tylko dla Polaków, ale przychodzą dla nas, dla tej małej ojczyzny, dla tej małej wspólnoty. I my je mamy tak wydawać, żeby nikt na tym nie stracił, a wszyscy zyskali. To jest trudne często, ale tak się dzieje. Cieszyn należy do Euroregionu, najmniejszego Euroregionu Śląska Cieszyńskiego ale tam są konkretne pieniądze tylko dla tego Euroregionu. I my mamy gwarancję, że tam są pieniądze, które my możemy wydać. Ale musimy wymyślić, jak je dobrze wydać, bo tam oczywiście siedzą ludzie i oceniają nasze projekty. I jeżeli ściemniamy, a nie kiedyś ściemniamy, że chcemy sobie wyremontować drogę, a tak naprawdę wpisujemy i opisujemy, że robimy wielki tramwaj Cieszyński, czyli, czyli działanie turystyczne, ale za chwilę Państwu o tym powiem. To oni mówią: Nie, nie, nie. Możecie wszystko inne zrobić, ale nie drogę. Bo droga służy tylko jednej stronie. Bo tak naprawdę, my dajemy na to, żeby to wszystko służyło całości wspólnocie. Kochani, tak jak mówiłem, euroregion Śląska-Cieszyńskiego, dedykowane pieniądze muszą się umówić organizacje z jednej strony mostu, z drugiej strony mostu, z jednego kraju, z drugiego kraju. Muszą dojść do wspólnego konsensusu i muszą sobie. Razem wystąpić do tego euroregionu i powiedzieć, że te pieniądze nam razem służą. I tutaj bym teraz prosił o przejście na stronę Urzędu Miejskiego, żeby Państwo mogli zobaczyć, jakie różne programy z Funduszy Europejskich zrobiliśmy w Cieszynie. Tutaj właśnie bardzo dziękuję za pomoc. O. I teraz proszę zobaczyć. Wspieramy przedszkola cieszyńskie. Węzeł przesiadkowy zrobiliśmy. Oświetlenie publiczne miasta Cieszyna. Oświetlenie, e, drugi etap. E, e, poprawę energe e, efektywności energetycznej. Czyli mogliśmy z pieniędzy europejskich wyremontować te budynki, ocieplić te budynki, wymienić w nich oknach i udowodnić, że dzięki temu mniej trujemy. Bo pamiętajmy, że w Polsce 80-90% energii pochodzi z węgla. To nie jest dobre. My się tutrujemy trochę w tym kraju, ale my mamy węgiel. Jakbyśmy mieli gaz, to byśmy palili gazem, ale mamy węgiel, więc coś z tym węglem musimy zrobić. Trochę, trochę myślimy o tym, żeby budować wiatraki, ale Niemcy, jak budują wiatraki, to jak widmucha wiatr, to mają prąd, a jak nie dmucha wiatr, to na szczęście mają elektrownie atomowe. To mogą więcej prądu wytworzyć z elektrowni atomowej. Elektrownie atomowe i elektrownie gazowe mają ten plus, że potrafią błyskawicznie produkować więcej prądu. A elektrownie węglowe to trzeba sypać ten węgiel, on się musi rozpalić, on musi podgrzać, podgrzać ten kocioł z tą wodą i te turbiny uruchomić. To trwa kilka godzin nieraz, a to tak nie działa. To musi działać szybciej, więc my będziemy teraz w Polsce budować elektrownie atomowe. Bo, jak świeci słońce i dmucha wiatr, to wszyscy mają fajnie, ale jak przestanie świecić słońce, na przykład w nocy, i przestanie dmuchać wiatr, to trzeba jakoś sobie je poradzić. Więc, my pokazujemy, że mniej prądu zużywamy, to też jest bardzo ważne. I na przykład robimy Muzeum Drukarstwa, też w Unii Europejskiej, i to jest pokazywanie działalności turystycznej. Ale bardzo ważne jest, że po pierwsze zrobiliśmy coś takiego jak. Open Air Muzeum, czyli Muzeum na Wolnej Przestrzeni, które za chwilę Państwu pokażę. Nie wiem, czy możemy wejść w tą zakładkę, albo inaczej. Przejdźmy dalej do, przejdźmy dalej do prezentacji, jakbym mógł prosić następny slajd. O, mogę? Mogę. O, i tak. Tak wygląda, albo wyglądała parę dni temu ulica Głęboka. Ulica Głęboka wyglądała w ten sposób. I co się dzieje? No po prostu przyszły pieniądze, więc możemy zrobić ulicę głęboką. I prosiłbym teraz o opuszczenie tego krótkiego filmiku, bo obraz warty tysiąca słów, bardzo proszę. Pewnie jakaś reklama będzie na początku. Bardzo, bardzo dziękuję za tę prezentację, za ten krótki filmik. Drodzy Państwo, po pierwsze, takie kilka ciekawostek. Ulica Głęboka nie była nazywana dlatego, że biegła od góry do dołu, tylko że była głęboka, bo w czasach starych i dawnych te chodniki, które były po bokach ulicy, stanowiły taką alejkę zadaszoną całkowicie od samego dołu do samej góry aż do rynku, które Tworzyły różne pomosty, schodki, schodeczki, a dołem jechał dukt, a tym duktem leciała cała woda i nie tylko woda, i też ścieki kanalizacyjne i tak dalej. I różnica pomiędzy tym chodnikiem a tą ulicą była w niektórych miejscach nawet 2 metry, stąd nazwa ulicy Głębokiej. Ponadto stan ulicy Głębokiej też jest wynikiem tego, że przez ostatnie 10 lat, już dwa razy całkowicie rozkopaliśmy tą ulicę. Bardzo, bardzo mi jest przykro z tego powodu, bo bardzo dużo Cieszyńskich biznesmenów, sklepikarzy, mnóstwo zdrowia i żalów wylało na Urząd Miasta, a Urząd Miasta nie zawsze świetnie się potrafił z tym zmierzyć, ponieważ firmy budowlane po stronie inwestora, czyli miasta, Nadzór budowlany był, no, nie był profesjonalny aż tak jak powinien być i teraz były zawsze opóźnienia, zawsze były jakieś poślizgi. po co robiliśmy? Sto ponad 100 lat temu zrobiono kanalizację w Cieszynie ogólnospławną, czyli że wszystko do jednej rury, a tą rurę w ogóle zrobiono z wydrążonych bal drewna, pokazuje, dębowego. I tak naprawdę mieliśmy połączone bale drewna wydrążone i tym wszystkim spływały nieczystości. Jak było ciepło, to w cieszynie był taki słodki zapach. Więc zrobiliśmy z pieniędzy z Unii Europejskiej, dostaliśmy i skanalizowaliśmy całe miasto dokładnie, tak żeby te ścieki płynęły. One płynęły do, do oczyszczalni ścieków, która już ma prawie 40 parę lat w cieszynie, ale żeby płynęły posegregowane osobno deszczówka z ryniem a woda z ulic, a osobno właśnie nieczystości. I to się udało zrobić, rozkopaliśmy całe miasto. Nie minęły 2-3 lata, znowu postanowiliśmy rozkopać miasto, bo trzeba było pociągnąć nić gazową, żeby wszędzie był gaz. W tych starych kamienicach, bo na dotychczas palono, palono węglem. I następnie znowu rozkopaliśmy tę cieszyn, tą głęboką, bo musieliśmy podłączyć niektóre kamienice do miejskiego, miejskiego zakładu energetycznego, żeby tą wodę w tych grzejnikach grzał nam zakład energetyczny, a nie żeby każdy miał kocioł i każdy sobie grzał indywidualnie. Więc trzy razy rozkopaliśmy tą głęboką i w końcu mam nadzieję, że pozyskując 22 miliony euro po jednej i po drugiej stronie zrobimy tą głęboką taką ładną. O, taką ładną, to jest rynek, bo to jest druga, następna część planu zrobienia remontu, bo na razie głęboka, później rynek i taką ładną, głęboką, jak tutaj Państwo widzicie, zrobimy, bo należy się ładna ulica. Nie będą wszystkie te kamienice tutaj jeszcze takie ładne, bo dużo tych kamienic jest w rękach prywatnych, a sytuacja jest taka, że nie wszystkich jeszcze stać na remonty, bo na razie Unia Europejska wysyłała pieniądze do samorządu, a samorządy decydowały, jak te pieniądze wydawać na obszarze gminy. I najczęściej miały takie duże braki, że najchętniej te pieniądze same by wykorzystały, żeby właśnie odnowić, ocieplić szkoły, ocieplić urzędy, budynki, z których korzystają, podłączyć kamienice, w których są mieszkania komunalne i socjalne, i miały największe potrzeby. No i teraz powoli też potrafiają te pieniądze do osób prywatnych, że mogą wziąć nieoprocentowane kredyty, mogą dostać część zwrotu podatku za to, że będą e, odnawiali elewacje. Tak właśnie rodzi się ładne miasto. Ja użyłem wręcz specjalnie kilku zdjęć, dzisiaj Państwu do prezentacji, najładniejszych niemieckich miast, bo Niemcy mieli trochę więcej czasu niż my, oczywiście. Polska była najbardziej zniszczona po II wojnie światowej. Bardzo. Nie, nie ma drugiego kraju, który został tak doszczętnie zniszczony, któremu roz, zburzono w pył całą stolicę. Myśmy tą stolicę własnymi rękami odbudowywali i odbudowaliśmy. I teraz Warszawa, oj, nie ma się czego wstydzić. Zapraszam do Warszawy, przyjeżdżajcie do Polski, oglądajcie miasta, miasteczka, bo piękne są. A cieszyn robi się coraz piękniejszy. I tak ma wyglądać ulica głęboka, ma być deptak. Przede wszystkim mają zniknąć samochody, bo to jest największa bolączka miast. I widzieliście te zdjęcia? 100 lat temu, w 1911 roku 110 lat temu, po mieście jeździł ekologiczny, elektryczny, bezemisyjny transport publiczny. Jesteśmy 110 lat dalej. Po mieście nic nie jeździ, tylko dookoła miasta jeżdżą. Dymiące, cuchnące autobusy. Powoli kupiliśmy dwa elektryczne, więc jeżdżą, ale dalej dookoła miasta i żaden autobus, naprawdę, żaden autobus nie przejeżdża przez most pomiędzy czeskim Cieszynem i polskim Cieszynem. Tak? Tak, naprawdę. Żaden. Ponieważ granica istnieje cały czas w naszej mentalności i trzeba byłoby, były próby robione, robiono takie autobusy, jest pociąg, który jeździ. Z dworca po polskiej stronie do głównego, pięknego, secesyjnego, bardzo ważnego węzła komunikacyjnego w czeskim Cieszynie. Ale jego przejazd jest dłuższy niż spacer pomiędzy tymi dwoma dworcami. Więc po 110 latach nie mamy transportu. I ten projekt tramwaj cieszyński miał wyglądać w ten sposób, że tam miał być tramwaj i były robione różne badania. I później, jak się okazało, że jest za mało pieniędzy, to przyszli różni mądrzy i nam mówili, że się nie da po 110 latach w to samo miejsce wprowadzić tramwaju. Bo będzie głośny, bo będzie wypadał na zakręcie, bo będzie hałasował, będzie budził. W dzisiejszych czasach się robi takie cuda, że się w głowie nie myśli. Robi się autonomiczne autobusiki. Na aplikacje, które jeżdżą wtedy, kiedy są osoby, które chcą przejechać. One są bezpieczne, bezemisyjne, elektryczne i tak dalej. No ale za mało wymyśliliśmy i nie chcieliśmy tego zrobić, chociaż można to w drugim, trzecim, czwartym etapie, pewnie zrobić. Na razie robimy tramwaj, robimy inwestycje, powrót tramwaju do Cieszyna bez tramwaju. Na razie wmurujemy jedną szynę na tym ładnym deptaku, która będzie podobno podświetlana, żeby można było iść wzdłuż tej szyny po ciemku. I gdzieś przy moście pomiędzy polskim a czeskim Cieszynem będzie replika tramwaju, w której prawdopodobnie będzie można wypić kawę wiedeńską, oczywiście po wiedeńsku. Więc to wszystko jest tak robione, jak jest robione. Oczywiście mogą być lepiej robione, ale pieniędzy zawsze brakuje. Więc na razie zrobimy ładnie, a później będziemy myśleć, co dalej. I teraz jeszcze parę zdjęć miejsc. O tak, wygląda w tej chwili brzydko, a tak ma wyglądać ładnie i ma tam stać taki pan, który będzie ładnie muzykował, grał i będzie sympatycznie. Tutaj w lewym dolnym rogu widzimy ten fragment szyny, który ma być podświetlany. I teraz tak, chciałem Państwu opowiedzieć, jakie to jest trudne, żeby zrobić inwestycje w mieście. Mam kawałek prezentacji, którą przygotował sekretarz miasta na prośbę radnych, którzy się pytali ciągle, dlaczego tak jest, że jak jest w mieście zamek piękny, Zamek z tą 11-wieczną rotundą świętego Mikołaja, która jest najstarszym sakralnym zabytkiem w Polsce, dlatego jest na 20 złotówce. Jeżeli jest wzgórze zamkowe, jeżeli jest wieża piastowska z XIV wieku i zamek myśliwski, to jak się wjeżdża do Cieszyna, to w ogóle tego nie widać, tylko widać kępkę czy kępę drzew. I zadaliśmy takie pytanie, czy by można było na przykład te drzewa wyciąć, żeby zobaczyć zamek i go podświetlić najlepiej, żeby to było wszystko widoczne. No więc pan sekretarz, swoją drogą, bardzo dobry fachowiec, dendrolog, czyli znający się na drzewach, pokazał nam plan i powiedział, że trzeba po pierwsze zrobić, policzyć te drzewa. 8 zł Następnie trzeba zrobić dokumentację dendrologiczną, czyli tak naprawdę wycenić te drzewa, sprawdzić, które można przyciąć, które nie, które są zabytkami, które nie i tak dalej, a później same prace będą kosztowały 132 tysiące złotych. Mamy pieniądze, to jest ważne, ale żeby osiągnąć efekt, to musimy mniej więcej jeszcze w tak starym mieście zrobić analizę tego wszystkiego. Więc tak, trzeba byłoby po pierwsze zrobić inwentaryzację, poczytać w starych księgach dlaczego tam rosną drzewa dlaczego w dzisiejszym czasie mamy taki a nie inny układ architektoniczny więc tak tu mamy widzimy zdjęcie tego wzgórza zamkowego tutaj widzą państwo tu jest rzeka Olza poniżej most i wzgórze zamkowe jak sami widzicie jest to dużo drzew i nic nie widać i tutaj, u samej góry, jest jeszcze browar zamkowy w Cieszynie, który produkuje cudowne piwo. Myślę, że jak wygooglujecie sobie piwo Pilsner, to będziecie wiedzieli, jakie jest najlepsze piwo prawdopodobnie na świecie, a na pewno w Czechach. Ci browarnicy przyjechali do Cieszyna po 10 latach, jak założyli ten browar w Pilsnie, i zrobili browar zamkowy w Cieszynie. A później pojechali do Żywca i to piwo, które jest co drugie piwo w Polsce wypijane, to jest piwo żywieckie, to powstało dopiero po naszym browarze w Cieszynie. 10 lat. I to nasi browarnicy uczyli tych Żywca, jak się robi dobre piwo. Nasze jest lepsze. No więc wracając do tematu, stare habsburskie mapy. Jak wygląda układ budynków na Wzgórzu Zamkowym przed państwem? 1865 rok. Następnie 1897. Widzimy tutaj ten dalszy układ budynków, ale widzimy, że zostały zaprojektowane ścieżki, alejki, chodniczki, miejsca ważniejsze i mniej ważne. Następnie dochodzimy do czasów współczesnych, po I po wojnie światowej. Jak wygląda układ? Jest coraz większy park i są coraz większe drzewa rosną. Następnie znowu się wracamy i oglądamy stare ryciny. Jest, jest zamek. O taki nam zamek chodzi. Jest most, jest zamek, jedno małe drzewko, są mury. Teraz wystarczy podświetlić i z daleka będziemy ściągać turystów, żeby przyjeżdżali do nas i, e, i żeby y, zostawiali pieniądze, żeby nasze miasto było ładniejsze. Bo zyski z turystów bezpośrednio nie przekładają się na bogactwo miasta, ale się przekładają na bogactwo przedsiębiorców w mieście, a pamiętajmy, że oni płacą podatki. Oni płacą na przykład licencje za sprzedaż piwa, które jest najlepsze w Cieszynie. I jak sprzedadzą tego piwa dużo, to zapłacą większy podatek i za to będzie miasto miało więcej pieniędzy, żeby zrobić te chodniki, które są ważne. Dlatego radnego który narzeka, że ma dziurę w chodniku. Więc idziemy dalej. Widzimy tutaj okres yy, pocztówko, to jest w ogóle zdjęcie z pocztówki, którą się wysyłało z Cieszyna. I widzicie Państwo, jest most, ten ważny, graniczny, w centrum miasta, łączący dwie, dwa brzegi. Jest wieża piastowska, jest piękny yy, obraz zamku myśliwskiego po prawej stronie Habsburskiego i w oddali widać tak zwaną tą wieżę ostatecznej obrony odnowioną, gdzie pod nią znaleziono pozostałości z IV wieku przed naszą erą. Tam już coś się działo na, tej, na tym wzgórzu zamkowym, czyli 2400 lat, 2300 lat. Już tutaj coś było na tym wzgórzu zamkowym, już tutaj mieszkali ludzie. I teraz tak, 1872. No, drzewa rosną, 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 coraz bardziej. 1925, zima. Potężne drzewa. I co? I widzimy już, o, tramwaj jedzie przez ten most. Elektryczny, ekologiczny, tramwaj super. Rewelacja, zazdrość na ówczesne czasy. 1916 rok, sam środek pierwszej wojny światowej, ale cieszy jest jeden. W cesarstwie austriacko-węgierskim, austriacko Habsburgów, największe państwo w Europie, od morza, od morza aż sięgające aż, sięgając aż po Chorwację obecną, całe Czechy, Węgry, Słowacja, Austria, potężne państwo. I ten cesarz, który przyjeżdża do tego cieszyna. To tu ma swoje ziemię, tu ma swój zamek, i tu przyjeżdża, żeby na przykład otworzyć e, salę sesyjną. Tak, w 1906 roku Franciszek I, najsłynniejszy cesarz Austrii, przyjechał do Cieszyna, żeby świetnie otworzyć salę sesyjną, w której ja, Krzysztof Pszczołka, miałem zaszczyt zasiadać jako radny i podejmować uchwały na rzecz mojego miasta. Piękna historia. I teraz wracając szybciutko do tego, e, tych decyzji, które podejmują radni, pan e, sekretarz miasta nam przedstawił całą historię. Tak było kiedyś, było 150 lat temu, było widać z górze zamkowe, ale urosły drzewa. I problem jest taki, że te drzewa to jeszcze nie byłoby tak źle. Niektóre są pomnikami, tych nie wolno wyciąć. Ale na tych drzewach rośnie bluszcz. A ten bluszcz rośnie tylko w tym miejscu. I w kilku jeszcze małych miejscach w Polsce i on jest pod ścisłą ochroną. Tam nie można zerwać listeczka, bo to jest pod ścisłą ochroną i nie da się zdjąć bluszczu i wyciąć drzewa. Ten bluszcz musi być zachowany i żadnego drzewa, po którym rośnie ten bluszcz, nie wolno wyciąć. I dlatego nie będziemy mieli zamku podświetlanego, który nam przyciągnie turystów. Musimy iść w innym kierunku. Robimy tramwaj, ale też nie do końca nam się udaje ten tramwaj zrobić. Tu jeszcze zdjęcie z 1935 roku, jak nam te piękne drzewa rosną. Pewnie dopiero się pojawia ten bluszcz. Gdyby wtedy można wysłać tym ludziom informację, żeby wtedy ścinali te drzewa, to może by się teraz udało zrobić te, to wzgórze zamkowe. Takie bardziej turystyczne. No ale nic straconego, powiem Państwu, że warto przyjechać do tego Cieszyna, bo to wzgórze zamkowe jest cudowne. To jest pewna sfera profanum, przechodząca w sferę sakrum, ponieważ na tym wzgórzu zamkowym jest ta, ten najstarszy zabytek architektury kościelnej, sakralnej. I tam na przykład można wejść do środka i zobaczyć, jak książęta cieszyńscy, w, którym, w jakim miejscu na przykład spotykali się prawie 900 lat temu. Prawie 1000 lat temu można poczuć ten klimat. Można przechadzać między tymi alejkami, patrzeć na te stare 150-letnie. Drzewa i cieszyć się tą przestrzenią, która od 2000 lat gości ludzi. I oni tam funkcjonują. Po pierwsze było wzgórze zamkowe, a pod tym wzgórzem zamkowym powstało miasto. I długo, długo, długo później powstała, powstała ulica Głęboka, powstały zabudowania, powstał kościół parafialny, na drugiej stronie wzgórza. Czyli w okolicach rynku, bo to jest jakby drugie wzgórze. I tak to mniej więcej wygląda. To jest fragment wieży ostatecznej obrony, tej najstarszej części zaraz po tej kaplicy kościelnej, tej, tej baszcie. I tam ta wieża podobno jest tak stara, że jest starsza od tej baszty św. Mikołaja. Która jest na 20 złotówce, ale został tylko fragment. Zostały tylko podbudowania, zostały mury oporowe, i szczyt tej wieży. Ona była okrągła, ona była gdzieś datowana nawet na X wiek. XIX-X wiek, więc tam, tam w XIX-X wieku, jak jeszcze Polski nie było, była murowana wieża, która świadczyła o tym, że tu jest cywilizacja. To wysoko zaawansowana cywilizacja. Kochani Państwo, widzimy tutaj piękne dwa zdjęcia, które wygrały w konkursie na najpiękniejsze niemieckie miasta, i chcielibyśmy sobie odpowiedzieć na pytanie postawione w początku tej prezentacji, kto płaci za piękne miasta. Bo dobrze żyje się w ładnym mieście, ale żeby żyło się w ładnym mieście, to najlepiej wziąć sprawy w swoje ręce. No, nie wszyscy mogą zostać radnymi, ale ważne, ważne, żeby się interesować tym, co się dzieje wokół nas. Bo każde działanie i każde pieniądze wydane przez samorząd terytorialny musi być w uzgodnieniu z mieszkańcami. I każda inwestycja musi mieć etap projektowania i uzgadniania. I wtedy miasto pokazuje karty. Urzędnicy miejscy pokazują karty i mówią tak, chcemy zrobić ulicę głęboką. Będzie tu chodnik, tu skwer, tu dwa drzewka, tu parking i tak dalej. I mieszkańcy mogą przyjść i każdy mieszkańc może przyjść i powiedzieć, że mu się na przykład tu nie podoba, a parking, żeby był trochę dalej, ba, może przyjść na Radę Miejską, na tą, ses na tą salę sesyjną Rady Miejskiej, którą otwierał cesarz Franciszek I, Habsburg. Tam wejść na tą Radę, stanąć zamównicą za katedrą i powiedzieć co myśli o inwestycji i to jest fenomenalne bo pan płaci za miasto pani płaci za miasto ty płacisz za miasto ja płacę za miasto i mam prawo o tym mieście decydować to jest bardzo 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 ważne i na koniec prosiłbym jeszcze żebyśmy zobaczyli bardzo ładną inwestycję właśnie open-air muzeum, czyli muzeum na wolnej przestrzeni, które biegnie alejami po dwóch stronach rzeki Olzy, dzielącej miasto, dzielącej mieszkańców, ale mającej łączyć. I prosiłbym o pokazanie tej, 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 tej tutaj strony internetowej, która w kilku ładnych zdjęciach nam pokaże, że można wydawać dobrze pieniądze, wydawać te pieniądze o, proszę, te slajdy tam przesuwać. Pięknie, pieniądze na przestrzeń dla mieszkańców, przy której mogą sobie odpocząć. To są takie kręgi, w których są ławeczki, które są podświetlane z dwóch stron. Jest alejka, można popatrzeć na rzekę Olze. Z drugiej strony są, można pojeździć na rowerze. Są takie potykacze, można tak powiedzieć po polsku, czyli takie miejsca, w których jest wystawiony jakiś plakat. Przy tym plakacie można podładować swój telefon, można, e, można odrazić darmowe Wi-Fi, o, można pospacerować tą piękną aleją w pobliżu tego pięknego wzgórza zamkowego. W pobliżu jest też lodowisko, które jest w zimie otwarte dla wszystkich mieszkańców. E, piękne e, obszary estetyczne, zadbane tak z funduszy europejskich. E, z funduszy europejskich wydane są pieniądze, przepraszam czytam co jest na czacie, więc trochę mi to odciąga uwagę więc widzimy dobrze wydane pieniądze tu jest obszar właśnie projektowania, jak to było robione długo się urzędnicy zastanawiają jak to zrobić, jak ławeczka na wolnym powietrzu przecież tam zaraz deszcz wszystko zniszczy, te ptaki tam będą robiły zniszczenia i tak dalej, jak to tak zrobi, żeby to było przyjazne dla mieszkańców. Zamiast mało miejsca, bo z jednej strony jest olza, z drugiej strony jest taki dość spadzisty stok, później jest fragment fosy, gdzie płynie ta sztuczny, sztuczny bieg, ciek wodny, który kiedyś był fragmentem fosy, jest strome wzgórze zamkowe, jest ten bluszcz pod ochroną, nie wolno go zniszczyć, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I nad tym wszystkim się trzeba bardzo mocno zastanowić, bo każdy ślad, każda inwestycja, która zostaje w mieście, zostaje na wiele, wiele lat i ma służyć mieszkańcom. Można wydać szybko pieniądze, byle jak wydać pieniądze, ale pieniądz trzeba obracać, trzeba się zastanawiać, trzeba myśleć, trzeba te pieniądze wydawać sprawnie, korzystnie, e, dla mieszkańców, dla turystów. E, cieszę na taki problem, że nie ma dużych parkingów autobusowych, więc, odbyw więc co robimy? Rewitalizujemy Trasę kolejową wybudowaną jeszcze przez Habsburgów, żeby można było przejechać pociągiem, bo tak naprawdę pociąg jest ekologicznym środkiem transportu dla wszystkich, dla tych bogatych, dla tych biednych. Samochód trzeba kupić, żeby nie jeździć, a po do pociągu się wsiada, odpoczywa się, przyjeżdża się na miejsce. Pociąg powinien być elektryczny i powinien być zasilany z elektrowni, która jest ekologiczna. I to wszystko powinno być. I myśmy mieli taki wielki kryzys w Cieszynie, bo w latach 90. było rupta, co chce, pieniędzy nie było, kolejom się nie jeździło, bo było strasznie, biednie, niebezpiecznie i te w pewnym momencie przez 10 lat nie dojeżdżały do Cieszyna pociągi. Cieszyn, miasto graniczne, które miało pociąg wcześniej niż. 80% miast w tym kraju, a tramwaj miało chyba nawet szybciej niż Wrocław i Kraków. Więc, mieli, więc to miasto musiało odbudować dworzec, odbudowało ten dworzec. Ba, dworzec główny w czeskim Cieszynie świetnie funkcjonuje. To po polskiej stronie to był lokalny dworzec na Bobrku. I on był taki słaby, więc trzeba go było zrobić nowoczesnym i zrobiliśmy. Wydajemy dobrze pieniądze europejskie, będzie jeździł pociąg szybciej niż samochód do Katowic, będzie przywoził turystów z rowerami do Cieszyna, do Ustronia, do Wisły, żeby odpoczęli i żeby w niedzielę wieczorem odjechali z tego miasta. Będzie przywoził studentów po w Cieszynie, Cieszyn. Znowu jest wyjątkowy, bo to jest najmniejsze miasto w Polsce, które ma uniwersytet. Uniwersytet Śląski ma. Jest, ma Cieszyn jako miasto i to jest siedziba y, jedna z czterech Uniwersytetu Śląskiego. Jest, są Katowice, Sosnowiec, to są miasta po 400 tysięcy mieszkańców, Chorzów 200 tysięcy mieszkańców i Cieszyn 35 tysięcy mieszkańców i ma uniwersytet. Oczywiście razem z czeskim Cieszynem to jest już prawie 70 tysięcy mieszkańców, ale i tak to jest miasto wyjątkowe. Szanowni Państwo, zapraszam do tego miasta, zapraszam do Polski, bo Polska się zmienia, jest coraz piękniejsza, miasta są coraz piękniejsze. Warto mieszkać i najważniejsze, w mieście płacą podatki ci, którzy mieszkają. Więc, czym więcej bogatych mieszkańców, tym większe podatki, tym większy zysk, przychód miasta, mniejszy deficyt i można robić piękniejsze miasto. I taki jest cel. Każdego miasta, żeby miał bogatych mieszkańców. Dziękuję bardzo.